tutaj pada kolejne polecenie. Proszę zawrócić na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Jedziemy sobie prawym pasem. Musimy najpierw znaleźć to miejsce, prawda? Czy tu będzie można zawracać? Nie. Widzimy znak pionowy, który zabrania nam skrętu w lewo i zawracania. Jedziemy dalej. Czy będziemy mogli tam zawracać? Też nie. Też nie. Jest znak, którym zakazuje nam skrętu w lewo i zawracania. Zresztą tam ten przesmyk, jak widzimy, jest zakaz ruchu. I widzimy tam daleko białe auto, taksówkę, która zawróciła i dopiero na tamtym skrzyżowaniu będziemy mogli zawrócić. Czyli wiemy już, gdzie ten pas zmienić. I tutaj sobie poszukamy lewego pasa, włączyć kierunkowskaz i wjeżdżamy na lewy pas. Jest to skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, więc będziemy zawracali na szeroko, na długo. Oczywiście oprócz innych użytkowników musimy zwrócić tutaj uwagę na tramwaje. Jedzie. Zaraz będę miał telefon.